Cześć, witajcie na kanale Totalny Odlot. W dzisiejszym odcinku opowiemy Wam o polskich siłach powietrznych. Zapraszamy do oglądania. Siły Powietrzne To jeden z pięciu rodzajów sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polski. Ich głównym zadaniem jest prowadzenie operacji mających na celu uzyskanie przewagi w powietrzu i wspieranie oddziałów Sił Zbrojnych. Polskie Siły Powietrzne składają się z Wojsk Lotniczych, Wojsk Obrony Przeciwlotniczej i Wojsk Radiotechnicznych. Historia polskich sił powietrznych zaczyna się z końcem I wojny światowej. W 1918 roku funkcjonowało kilka polskich eskadr stworzonych w innych państwach. Siły powietrzne zaczęto tworzyć w listopadzie 1918 roku. Początkowo opierały się na maszynach zdobywczych lub pozostawionych przez armię zaborców. Najwięcej sprzętu zdobyli powstańcy Wielkopolscy w bitwie o ławice, rozegranej 6 stycznia 1919 roku, w której zdobyto kilkaset rozmontowanych i zakonserwowanych samolotów bojowych i balonów obserwacyjnych. Zdobyty sprzęt miał wartość 200 milionów marek niemieckich i stanowił największy łup wojenny w dziejach polskiego oręża. Na zdobytych samolotach LWG 9 stycznia 1919 roku poznańska eskadra zbombardowała 25-kilogramowymi bombami lotnisko we Frankfurcie nad Odrą, wykonując zbombardowanie sześcioma samolotami, zrzucając łącz, łącznie 900 kg bomb. Na sprzęcie zdobytym na Ławicy walczono później o Lwów. Podczas walk polsko-ukraińskich i wojny polsko-bolszewickiej w 1919 i 1920 roku. Od 1919 roku kupowano samoloty za granicą. W wyniku tego, w 1920 roku polskie siły powietrzne posiadały mieszankę samolotów brytyjskich, francuskich, niemieckich, austriackich i włoskich z okresu I wojny światowej. Jedyny odrzutowy bombowiec IU-28 wszedł do służby w 1952 roku. 7 lat później Polska otrzymała niewielką liczbę samolotów MiG-19, a w 1963 roku podstawowym samolotem myśliwskim stał się MiG-21. W 1979 roku do służby trafia mała liczba samolotów MiG-23, a w roku 1989 MiG-29 Od 1949 roku podstawowym samolotem szturmowym był Ju-10. Począwszy od roku 1965 lotnictwo szturmowe zaczęło używać odrzutowców. Początkowo Su-7, następnie Su-20 i Su-22. Jedyny odrzutowy samolot szkolny PZTS-11 Iskra zastąpił tłokowe Junak-2. Junak 3 i TS-8 BS. Następcy Iskry PZL i 22 Iryda przez pewien czas znajdował się w małej liczbie w wyposażeniu wojsk lotniczych, lecz ciągle problemy sprawiły, że wszystkie Irydy wróciły do fabryki w celu dokonania modyfikacji i obecnie nie znajdują się w wyposażeniu wojska. Od 1951 roku funkcję samolotu wielozadaniowego spełniał Jak-12. W 1955 roku dołączył do niego An2, a później również Wilga 35P. Samoloty transportowe i pasażerskie to kolejno Ju -14, Ju An An Jak -40 i 14 IU-18, An12, An26, Jak-40 i TU-154. W okresie powojennym polskie lotnictwo zostało również wyposażone w śmigłowce. Wielozadaniowy SM od 1956 roku, wielozadaniowy Mi4, wielozadaniowy SM2, Mi2 i Mi8, później również Mi17 od 1968 roku, a także szturmowy Mi24 od 1976 roku. W użyciu znalazły się również amfibiny Mi14 i ciężki transportowy Mi6. W 1954 wojsko lotnicze połączono z wojskami obrony powietrznej kraju, tworząc wojsko lotnicze i obrona przeciwlotnicza obszaru kraju. Nowa formacja skupiała zarówno jednostki lotnicze, jak i przeciwlotnicze. W 1962 rozdzielono je ponownie na wojsko lotnicze i wojsko obrony powietrznej kraju jako obrębne rodzaje sił zbrojnych. Ta struktura funkcjonowała nieprzerwanie przez 28 lat. 16 stycznia 2009 roku wycofano ze służby ostatni z 12 transportowych Anów 26. 24 marca przekazano pierwszy z pięciu samolotów transportowych Lockheed C-130 Herkules. Po 10 kwietnia 2010 roku Ministerstwo Obrony Narodowej wyczertarowało na 4 lata dwa samoloty Embraer 175 od PLL Lot do przewozu najważniejszych osób w państwie. Samoloty te są cywilne, obsługują je cywilnie i nie są oznaczane szachownicą lotniczą. W październiku 2016 roku zdecydowano, że przetarg na dwa małe samoloty dla VIP-ów wygrywa Gulfstream G550, gdyż druga oferta nie spełniała wymogów. W dniu 15 listopada podpisano umowę na dostawę maszyn. 21 czerwca 2017 roku pierwsza maszyna Gulfstream G550 wylądowała na lotnisku Chopina w Warszawie. I została przekazana do pierwszej bazy lotnictwa transportowego. Samolot otrzymał imię Książę Józef Poniatowski. Następny samolot, o imieniu generał Kazimierz Pułaski, został odebrany 29 lipca 2017 roku na lotnisku W Bydgoszczy. Podstawowymi rodzajami uzbrojeń sił powietrznych jest amunicja służąca do zwalczania z powietrza celów powietrznych oraz do zwalczania celów lądowych. Obecna flota samolotów polskich sił powietrznych to myśliwiec F-16, uziemiony MiG-29, Su-22, Lukit C-130 Herkules. Sasa C295, PZL M28 Bryza, Leonardo M346 Bielik, PZL TS11 Iskra, PZL 130 Orlik, MI2, MI8, MI17, PZL SW4 Puszczyk, PZL W3 Soku, Boeing 737 i Gulfstream G550. Bazy lotnicze polskich sił powietrznych znajdują się w Warszawie. Pierwsza baza lotnictwa transportowego, w Krakowie. Ósma baza lotnictwa transportowego, w Mirosławcu komenda lotniska, w Świdwiniu. Baza lotnictwa taktycznego, w Malborku 22. Baza lotnictwa taktycznego, w Mińsku Mazowieckim. 23. Baza lotnictwa taktycznego, w Poznaniu. 31. Baza lotnictwa taktycznego. W łasku 32 Baza Lotnictwa Taktycznego, w Powizu 33 Baza Lotnictwa Transportowego, w Dęblinie 41 Baza Lotnictwa Szkolnego i w Radomiu 42 Baza Lotnictwa Szkolnego. W 1925 roku utworzono Oficerską Szkołę Lotnictwa w Grudziądzu, a w 1927 przeniesiono ją do Dęblina. Polskie siły powietrzne posiadają również swoje zespoły akrobacji lotniczej. Są to m.in. zespół akrobacyjny Biało-Czerwone Iskry, zespół akrobacyjny Orlik i zespół pokazowy Skorpion. Dziękujemy bardzo za obejrzenie odcinka. Jeżeli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę i zostawcie subskrypcję kanału. Zapraszamy Was również na naszego Instagrama i Facebooka, gdzie możecie dowiadywać się o różnych ciekawych informacjach naszego kanału, a także o następnych odcinkach. Jeśli macie jakiś pomysł na następny film, podzielcie się w tym komentarzu. Cześć!